Polska wchodzi do Unii z Europą w roku 966, z chwilą chrztu. To jest ten moment, w którym otwiera się przed wspólnotą, tworzącą się dopiero wspólnotą kulturowo-historyczną Polaków, brama z napisem jeszcze nie Europa, ale Christianitas. Christianitas, która jest tożsama z Europą, stanie się tożsama z Europą i zostanie w tym pojęciu zastąpiona, zamieniona. W węższym sensie Unia Polityczna połączy Polskę po raz pierwszy w roku 1291 z państwem Przemyślidów, sąsiadującym od południa z piastowską monarchią, silnym wtedy bardzo pod koniec XIII wieku, Królestwem Czeskim. Czasy Wacława II i Wacława III, bardzo krótkie panowanie tego ostatniego, ledwie kilkumiesięczne, to razem 15 lat od momentu wkroczenia Wacława II zbrojnie na Wawel, skąd odpędził kandydata do tronu Władysława Łokietka, aż do śmierci Wacława III, to jest 15 lat, 1291-1306. Nie wynieśliśmy z tego okresu, a raczej ci, którzy wtedy żyli, ci, którzy to zapamiętali, ci, którzy to wspominali w XIV wieku i później, nie wynieśli najlepszych wspomnień, najlepszej pamięci. A jednak na pewno nie był to czas zmarnowany. Tym, co zostaje nam na pewno z tego okresu panowania, jest urząd starosty. To Przemyślidzi wprowadzili ten urząd, bardzo pożyteczny, jak się okazało, dla porządkowania spraw administracji, dla wprowadzania pewnego porządku, który przydawał się w stanie, no, jeżeli można tak powiedzieć, zamieszania związanego z rozbiciem dzielnicowym. A więc Unia z Czechami przyniosła nam na pewno jedno dobro, dobro, które rozwinięte za bardzo może przerosnąć w zło, a mianowicie zalążek dobrej administracji państwowej. Ale to, co było oczywiście złe w tym związku i co jako złe było wspominane, to fakt, że centrum wspólnoty politycznej Unii leżało poza Polską. Polska została dołączona jako peryferia do Imperium Przemyślidów, dla którego oczywistym centrum, stolicą było wspaniałe wtedy miasto Praga. Polska zatem w pewnym sensie straciła suwerenność i choć Wacław II zaprzysięgał przywileje wszystkie wcześniej składane przez książąt dzielnicowych w Lutomyślu w 1291 roku, to jednak i mimo, że ich przestrzegał właściwie tego, co zaprzysiągł wtedy, to jednak fakt, że Polska straciła suwerenność, że jej centrum władzy przeniosło się poza Polskę, był odczuwany jako oczywista dolegliwość, jako zły stan. W pewnym sensie powtórzyła się ta historia, choć znacznie dłużej i dobrowolnie była przygotowywana, w przypadku Unii z Węgrami w latach 1370-1382, więc po śmierci Kazimierza Wielkiego, po wygaśnięciu dynastii piastowskiej, to spodziewane, brane pod uwagę zakończenie tej królewskiej linii Piastów jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego sprawiło, że właściwie od 1339 roku, a na pewno już od 1355, od spotkania w Budzie, gdzie po raz pierwszy kandydat do w przyszłości do tronu polskiego Ludwik Węgierski zaprzysiągł pewne przywileje dla reprezentacji ziemskiej polskiej, a więc dla szlachty, a następnie także dla kościoła. Ta, jeśli można tak powiedzieć, operacja przygotowania społeczeństwa i uzyskania zgody jego reprezentacji na objęcie władzy przez kogoś, kto nie był naturalnym panem, jak to się wtedy mówiło, a więc nie był z Piastów. W każdym razie po mieczu z Piastów się nie wywodził, bo po kądzieli jak najbardziej matką Ludwika Węgierskiego,
była Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka, siostra Kazimierza Wielkiego. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, że siostrzeniec obejmował tron po swoim wuju. Mówię tutaj o relacji między Ludwikiem Węgierskim a Kazimierzem Wielkim. Ale oczywiście z punktu widzenia ówczesnych pojęć prawnych tego rodzaju legitymacja nie wystarczyła, a zatem potrzebny był ten czynnik, który jest niezmiernie ważny i chcę go podkreślić już w tym momencie, a mianowicie zgoda reprezentacji społecznej na nowego króla, na tę unię. I to jest zasada szczególna, wyjątkowa zasada polskiego systemu Unii. Bo unie nie były niczym wyjątkowym w średniowiecznej Europie. Wiele było unii zawieranych w tym czasie, zarówno personalnych, krótkotrwałych, epizodycznych, jak i tych trwalszych, jak zawarta w 1397 roku Unia Kalmarska, jednocząca trzy królestwa skandynawskie, Danię, Szwecję i Norwegię na dość długo, czy Unia, można tak powiedzieć, Kastylii z Aragonią z 1469 roku, która okrzepnie w Hiszpanię ostatecznie, czy no można by cały szereg mniej ważnych, mniej historycznie trwałych Unii tutaj wyrazić, a więc sam fakt skupiania władztw pod berłem jednego monarchy, różnych władztw, nie był absolutnie niczym wyjątkowym w średniowiecznej Europie. To, co wiąże się z pewną specyfiką polską, to jest połączenie krajów, różnych krajów, poprzez udział w tym procesie połączenia reprezentacji społeczeństwa. Nie tylko umowy między monarchami, ale społeczeństwo zabiera w tym głos, ważny głos, decydujący w istocie głos od czasu dopuszczenia na tron Polski Ludwika Węgierskiego. To się zaczyna od przywilejów w Budzie w 1355 roku, a zostaje podsumowane, to już każdy, kto szkoły kończył, pamięta, przywilejem koszyckim w 1374, gdzie z kolei już panując na tronie polskim, Ludwik Węgierski no, chciał zapewnić spadek którejś ze swoich córek. Nie miał syna, więc znów nie mógł liczyć na no, łatwiejsze przedłużenie swojego rodu na krakowskim tronie, bo żeby zdobyć poparcie dla córki jako nowego króla Polski, tym bardziej trzeba było płacić za to przywilejami czy pewnymi warunkami, których spełnienia domagała się reprezentacja społeczna Polski. I to właśnie w tym okresie 12 lat Unii z Węgrami 1370-82 niesłychanie dojrzało społeczeństwo polskie, jego elity, przede wszystkim małopolskie, bo no one były bliżej Węgier, bliżej tego tronu, kancelarii, oswojone bardziej, można tak powiedzieć, z wyzwaniami wielkiej polityki. Elity społeczne Małopolski w pewnym sensie nadały ton elitom społecznym, szlacheckim i kościelnym Polski ówczesnej, Polski składającej się wtedy tylko z dwóch dzielnic, Małopolski i z Wielkopolski, nic więcej nie było. No bo niestety Pomorze odpadło, zabrane przez Krzyżaków, Mazowsze żyło odrębnym życiem, Śląsk odpadł. Otóż ta szczególna sytuacja uzyskania czy potwierdzenia, może tak powiedzmy, już Unii z drugim państwem poprzez umowę prawną łączącą władcę z reprezentacją społeczną ma ogromne znaczenie na przyszłość dla sposobu kontynuacji tradycji Unii w relacjach między Polską a Litwą. Ale by najkrócej podsumować ten czas Unii z Węgrami, to i tutaj poza, no, ogólnie można powiedzieć, doświadczeniem dobrym, jakie wiązało się z samym ustabilizowaniem sytuacji w Polsce, zwłaszcza w Małopolsce, która skorzystała na tej Unii na pewno bardziej niż Wielkopolska.
wciąż dojmujące było poczucie, że centrum Królestwa Polskiego nie znajduje się w Królestwie Polskim. Ludwik Węgierski do Polski nie lubił przyjeżdżać, był tu zaledwie kilka razy i bardzo krótko, mówiąc, być może nie kłamał, że powietrze polskie mu nie służy. Był chorowity, był słabego zdrowia i nie chciał tutaj przyjeżdżać. Oczywiście królestwo bez króla na miejscu nie funkcjonuje tak, jak powinno. Nie jest dość usatysfakcjonowane, jeśli można powiedzieć, traktowaniem takim przez uznanego przez siebie władcę. A zatem w tym okresie, jaki upływa między śmiercią Ludwika Węgierskiego a przyjęciem na tron jednej z jego córek, bo nie było od razu rozstrzygnięte, która to będzie, starsza Maria czy młodsza Jadwiga, trwał 2 lata ten proces od 1382 roku śmierci Ludwika do ostatecznego wyboru Jadwigi, przyjazdu jej do Krakowa i koronacji. W tym 2-letnim okresie elity społeczne polskie, panowie małopolscy, dali dowód, w szczególności oni, ale nie tylko, można powiedzieć, w całej ówczesnej Polsce, dowód niezwykłej dojrzałości politycznej. Mówiłem już o tym, ale przypomnę, że na zjazdach w Radomsku szlachty i z Małopolski, i z Wielkopolski wybrano komisje 6-osobowe dla każdej z dzielnic, nie tylko dla tych wielkich dzielnic Małopolska i Wielkopolska, ale też dla tych mniejszych, takich jak Ziemia Sieradzka czy Łęczycka, po 4 przedstawicieli szlachty i 2 przedstawicieli mieszczaństwa. To nie była monarchia, tylko szlachecka wtedy. Z poszczególnych miast także wybierano do poszczególnych komisji ziemskich przedstawicieli po to, by razem pilnować porządku. Nie ma króla, nie mamy króla. Sami w tym okresie przejściowym zadbamy, żeby nie było chaosu, żeby nie było nieładu, żeby królestwo mogło trwać i rozwijać się. Ale władza jest potrzebna, dlatego ta reprezentacja stanowa, która wtedy szczególnie często się spotyka, no bo czas tego wymaga, dojrzewa do tej fundamentalnej decyzji, od której zaczyna się właściwa historia dzisiejszego wykładu, a mianowicie do decyzji o zaproponowaniu Unii Litwie. To, co ułatwiło tę koncepcję, to wypracowanie w końcowym okresie panowania Ludwika Węgierskiego i w tym 2-letnim okresie, można tak powiedzieć, bez królewia po jego śmierci, nowej koncepcji przez kancelarię w Krakowie i przez panów małopolskich, którzy, no, że tak powiem, wokół niej się skupiali. To było pojęcie korony Królestwa Polskiego. Ona utrwala się wtedy dopiero jako niezwykle ważne zjawisko, zadające kłam takiemu dość rozpowszechnionemu, nawet wśród historyków zachodnich, przekonaniu, że w średniowieczu państwo należało do władcy, że nie dało się rozróżnić sfery publicznej od prywatnej własności władcy. Tak było w bardzo wielu krajach, władztwach w Europie, ale tak nie było w Polsce. Tak nie było również na Węgrzech, tak nie było również w Czechach. W tych 3 środkowoeuropejskich monarchiach, wskutek wygaśnięcia dynastii, Przemyślidów w Czechach, Arpadów na Węgrzech, Piastów w Polsce, społeczeństwo, jego reprezentacja, głównie szlachecka, wzięło na siebie część ciężaru spraw państwowych i zaczęło rozumieć państwo jako coś odrębnego od osoby władcy i tak układać się z wybieranymi przez siebie, akceptowanymi przez siebie władcami, by ci znaleźli się w strukturze, która podporządkowywała ich jako sługi korony, korony świętego Stefana, korony Wacława i korony Królestwa Polskiego odpowiednio. To pojęcie oznaczało w istocie reprezentację tych ziem, które albo aktualnie wchodziły w skład państwa polskiego, czyli Małopolska, Wielkopolska, albo historycznie pamiętano w świeżej pamięci, że były
w Polsce, ale teraz zostały oderwane. Śląsk, Pomorze, Mazowsze. Lub też Polska wkroczyła na te ziemie, które polskimi nie były niedawno i oswoiła je w pewnym sensie. Chodzi tu o Ruś Czerwoną, którą na zasadzie dziedziczenia po ostatnim księciu z dynastii Rurykowiczów na tym terenie przejął Kazimierz Wielki w 1340 roku. A więc i Ruś, i Śląsk, i Pomorze, i Mazowsze, a nie tylko Małopolska i Wielkopolska, to są ziemie korony Królestwa Polskiego. I to oznacza, że nowe ziemie, które jeszcze nie są w koronie Królestwa Polskiego, mogą stać się jej częścią. Na jakiej jednak zasadzie? Bo jeśli tak stwierdzimy, no to powiemy, no to przecież jest czysta koncepcja imperialna. Możemy tak dołączać do korony Królestwa Polskiego kolejne porcje. I była w istocie. Do pewnego stopnia można tak to interpretować. Ale to imperium było imperium, można tak powiedzieć, konsensualnym, to znaczy wymagającym zgody tego, kto wchodzi jako nowa ziemia do korony Królestwa Polskiego i ma swoją reprezentację ziemską. To jest bowiem istota wspólnoty korony Królestwa Polskiego, że każda z tych ziem ma swoją reprezentację i by znaleźć się realnie w koronie Królestwa Polskiego, ta reprezentacja powinna zaakceptować jakieś warunki realnego wejścia w skład realnie funkcjonującego państwa na bazie, czy na gruncie, czy na podstawie idei korony Królestwa Polskiego. I ta właśnie koncepcja, która pojawia się zaledwie kilkakrotnie, dopiero wtedy jeszcze w dokumentach pisanych w latach 70. XIV wieku, na podstawie tej koncepcji rozwija się wspaniała myśl Unii z Litwą. Oczywiście praktycznie to nie jakieś wyspekulowane koncepcje kancelaryjne były przesłanką do Unii, tylko bardzo dojmujące wyzwania polityczne. Spójrzmy na to na chwilę od strony litewskiej. Litwa stworzyła w ciągu XIV wieku z maleńkiego, pogańskiego państwa, właściwie trudno to nazwać państwem, to był twór jeszcze przynajmniej w XIII wieku przedpaństwowy, dopiero pod żelazną ręką księcia Mendoga, który koronuje się na króla w połowie XIII wieku, okrzepnie, potem znów osłabnie, rozpadnie się znów na szereg władztw jednego rodu, ale zbierze je ponownie, tym razem już na trwałe, żelazna ręka Giedymina, panującego od drugiej dekady XIV wieku i on właśnie zapoczątkuje fenomenalny rozwój terytorialny Litwy. Na jakiej zasadzie? Pogańscy najeźdźcy z północy, czyli z Litwy, opanowywali bez większych problemów tereny ruskie, dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, z których cofała się stopniowo, niedobrowolnie, ale cofała się słabnąc po prostu wewnętrznie władza hanów Złotej Ordy, mongolskich nadzorców świata ruskiego od połowy XIII wieku. Oczywiście od czasu do czasu Litwini rozstrzygali przejęcie kolejnych terenów ruskich pod swoją kontrolę zbrojnie, jak choćby w bitwie pod Sinymi Wodami, które pozwoliły im opanować Kijów nawet, wychodząc już na dzikie pola. Ale bardzo często odbywało się to na zasadzie dobrowolnej. Książęta ruscy woleli podłączyć się, przepraszam za to niezbyt eleganckie określenie, do władzy książąt litewskich, aniżeli pozostawać pod zwierzchnictwem słabnącym, ale dolegliwym finansowo zwierzchnictwem mongolskim, któremu trzeba było płacić słony trybut. W każdym razie Litwa na tej zasadzie pod rządami Giedymina, a potem jego synów Olgierda i Kiejstuta buduje w ciągu, można powiedzieć, 50 lat wschodnioeuropejskie imperium. Od Morza Bałtyckiego do prawie do Morza Czarnego. Ale to imperium jest niezwykle kruche w swoich podstawach, bo na północy uderza w to imperium systematycznie młot zakonnej ofensywy. Z dwóch stron, od zakonu inflanckiego, zakonu kawalerów mieczowych na terenie dzisiejszej Łotwy i Estonii,
i znacznie mocniejszy, bardziej energiczny młot bijący od strony Prus opanowanych przez zakon krzyżacki w XIII wieku. Racją w pewnym sensie trwania zakonu, umacniania państwa zakonnego była stała walka z Litwą. To był pewnego rodzaju paradoks, że zakon do tej pory miał sens istnieć, dopóki Litwa była pogańska, a więc nawracać, ale nie nawrócić. Bo jak długo można było nawracać i mówić o Litwinach, że są poganami, tak długo można było ich podbijać i zyskiwać poklask, no w każdym razie co najmniej większości książąt Rzeszy, cesarza, czyli króla niemieckiego, papieży, większości chrześcijańskich monarchów Europy, bo przecież walczyło się z pogaństwem. Ta walka zakonu z Litwą przybierze postać coraz groźniejszą dla Litwy, mimo że Litwa tak rozrośnie się na południe, na wschód, to jednak w samym swoim mateczniku, tam gdzie Wilno, była bezpośrednio narażona na coraz mocniejsze tak zwane rejzy krzyżackie, w których brały udział tysiące ochotników krzyżowców zachodniej Europy. I w momencie, kiedy umarł Olgierd, doskonale współpracujący ze swoim bratem Kiejstutem, dzielący z nim odpowiedzialność za Litwę w 1377 roku i przekazał w spadku tytuł wielkiego księcia, księcia zwierzchniego, swojemu synowi. No, można zapytać, któremu? Miał 13 synów. Z drugiego małżeństwa, najzdolniejszemu synowi, jakim był Władysław Jagiełło, imienia Władysław oczywiście jeszcze nie nosił, był po prostu Jagalem, co najczęściej tak było zapisywane jego imię w dokumentach. To miękkie litewskie L jakoś się podwoiło w naszej wymowie i tak jak Radwila stał się Radziwiłłem, tak Jagala stał się Jagiełłą w naszej wymowie, ale nie w litewskiej. Otóż wybór Jagiełły na wielkiego księcia przyszedł w momencie, kiedy Litwa stała rzeczywiście na rozdrożu. Olgierd dwa razy próbował zdobyć Moskwę jako głównego rywala Litwy w tym dążeniu do zjednoczenia wszystkich ziem ruskich i dwa razy mu się to nie udało. Musiał odejść spod murów Kremla, nie zdobywszy tego potężnego umocnienia w sercu Moskwy. Stąd też pozostał cały czas problem walki na wschodzie o dominację nad ziemiami ruskimi, rywalizacji z Moskwą. Ale coraz bardziej palący był problem uderzeń zakonu od północy. Z tym borykał się brat Olgierda, Kiejstut. Ale Kiejstut był już stary, choć kipiał energią do końca życia, to przede wszystkim musiał się pogodzić i pogodził się pierwotnie z prośbą swojego ukochanego brata Olgierda, by teraz wielkim księciem został nie on, Kiejstut, no stary, doświadczony w walkach tylekroć podejmowanych z krzyżakami, ale bez porównania młodszy od niego bratanek, Jagiełło. Kiejstut zgodził się na to lojalnie przez pamięć o swoim bracie. Sam myślał o następcy jednego ze swoich też licznych, choć nie tak licznych jak w przypadku Olgierda synów. Jego najzdolniejszym synem był Witold, Wytautas. A zatem pojawił się problem napięcia między dwoma ośrodkami władzy na Litwie. Z jednej strony Kiejstut z Witoldem, z drugiej Jagiełło. W dodatku Jagiełło miał dużo starszych braci z pierwszego małżeństwa swojego ojca i ci byli oburzeni, dlaczego nie oni teraz są wielkimi książętami, zwłaszcza najstarszy książę Andrzej Połocki. To wewnętrzne napięcie po śmierci Olgierda w rodzie Giedyminowiczów sprawiło, że krzyżacy mieli ułatwione zadanie. Mogli liczyć na to, że niezadowolony z książąt Giedyminowiczów przyjdzie do nich umawiać się na temat możliwości obalenia swojego rywala. I tak będzie z Andrzejem Połockim, tak będzie potem z Kiejstutem, który w roku 1300
79 doprowadzi do przejściowego obalenia Jagiełły. Jagiełło po mniej więcej półtora roku odpłaci się Kiejstutowi tym samym, uwięzi go, a w 1300, w momencie kiedy go uprowadził na zamku w Krewie w 1382 roku, Kiejstut zostaje zabity albo też popełnił samobójstwo. Nie da się tego rozstrzygnąć. Jeśli został zabity, to ta krew na pewno spada na Jagiełłę i byłby to jeden z bardzo niewielu, jeśli nie jedyny w ogóle tego rodzaju jednoznacznie naganny moralnie czyn, który by na Jagiełłę spadał. Bo Jagiełło w całej dalszej swojej karierze tego rodzaju, powiedziałbym, niecnych moralnie w najwyższym stopniu postępków unikał. Był człowiekiem zdecydowanie nastawionym na kompromis, na przekonywanie swoich współpracowników niż na ich mordowanie czy usuwanie siłą. W każdym razie po śmierci Kiejstuta pozostał Witold i relacje między Jagiełłą a Witoldem były osią wewnętrznego napięcia na Litwie. Jednocześnie w 1382 roku, korzystając z tego rozbicia wewnętrznego, że tu buntują się książęta gdzieś w Połocku, na wschodzie, tutaj Witold oczywiście przecież nie jest pogodzony z tym, że jego ojciec umarł w niewyjaśnionych, nazwijmy to delikatnie, okolicznościach, w każdym razie w rękach Jagiełły się znajdując na zamku w Krewie. I z Witolda może korzystać zakon, żeby uderzać teraz w Jagiełłę i w Litwę jako taką. To zmusiło Jagiełłę do zawarcia w 1382 roku bardzo upokarzającego rozejmu z zakonem nad rzeką Dubissą. Ten rozejm oznaczał faktycznie wyrzeczenie się suwerenności Litwy. Litwa nie miała prawa od tej pory prowadzić suwerennej polityki zagranicznej, tylko każdą operację zewnętrzną, wyprawę musiała uzgadniać z zakonem, z Malborkiem. Uwieńczeniem tego procesu podporządkowania Litwy zakonowi miało być przyjęcie chrztu przez Jagiełłę, chrztu, na który zaprosił wielki mistrz Konrad Celner, zaprosił Jagiełłę na tę samą Dubissę, czy nad tę samą Dubissę w lipcu 1382 roku. W tym samym momencie, kiedy Jagiełło wahał się nad tym strasznym wyborem, strasznym w tym sensie, iż utrwalałby on, można powiedzieć, półkolonialne położenie Litwy jako kraju pod kontrolą Malborka, całkowitą kontrolą Malborka. Jego matka, Julianna Twerska, wynegocjowała układ małżeński dla swojego syna, czyli dla Jagiełły, z wielkim księciem Moskwy. Był nim Dymitr Doński, wsławiony właśnie niedawno wielkim zwycięstwem nad Tatarami, nad Mongołami, nad rzeką Don, stąd przydomek Dymitr Doński, co bardzo umocniło prestiż Moskwy. I jakby szukając możliwości wzmocnienia swojego syna, Julianna Twerska, o czym dowiedzieliśmy się nie tak dawno, znaczy w latach 60. XX wieku, z archiwów moskiewskich, wynegocjowała kontrakt ślubny z Dymitrem Dońskim, na mocy którego ręka córki Dymitra Dońskiego miała być oddana Jagielle. Jagiełło oczywiście musiałby przyjąć chrzest wtedy w obrządku prawosławnym. To był wybór, przed którym stał Jagiełło w roku 1382. Utrata suwerenności, potwierdzenie utraty suwerenności Litwy, utraty dużej części terytorium, bo zakon oczywiście domagał się także cesji na zawsze Żmudzi, obszaru położonego między inflandzką gałęzią zakonu a pruską gałęzią zakonu. Chodziło o to, żeby całe wybrzeże Morza Bałtyckiego wraz z zapleczem znalazło się bezpośrednio w państwie zakonnym. A więc Jagiełło musiałby jeszcze oddać spory kawałek Litwy, a nareszcie jej terytorium byłby słabym książątkiem pod władzą wielkich mistrzów z Malborka. Lub wybór prawosławia i orientacji moskiewskiej. Oczywiście Moskwa wtedy nie była tą Moskwą, którą znamy z XVI-XVII wieku, nie była jeszcze mocarstwem, ale była
ośrodkiem koncentrującym, można tak powiedzieć, nadzieję prawosławia na wschodzie Europy. Tam była siedziba metropolity prawosławnego dla Rusi i stamtąd rozchodziły się, można tak powiedzieć, energiczne działania na rzecz zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod kontrolą Moskwy. Wybierając rękę księżniczki moskiewskiej, Jagiełło mógł, owszem, uratować się wspólnie z Moskwą, gdyby potem podjął działania od kontroli krzyżackiej, mógłby taką prawosławną krucjatę przeciwko zakonowi zorganizować lub wybrać właśnie to, co groziło mu od północy, czyli podporządkowanie zakonowi. Wybór opcji prawosławnej oznaczałby, że zostałby tylko zięciem wielkiego księcia moskiewskiego. Nadziei na tron moskiewski nie mógł mieć, bo Dymitr Doński miał swojego syna i spadkobiercę, Wasyla. A zatem dwa rozwiązania, które nie wydały się Jagielle satysfakcjonujące. I wtedy właśnie opatrzność sprawiła, że w Polsce można tak powiedzieć, ujawniła się sytuacja bez królewia po śmierci Ludwika Węgierskiego. Rok 1382, przypominam. I elita panów małopolskich nie tylko chce sprowadzić królową, jedną z córek Ludwika, małoletnich, do Krakowa, ale myśli już o tym, jak wybrać dla niej męża. Ostatecznie staje na wyborze Jadwigi. W 1382 roku miała 8 lat, w 1384, kiedy została koronowana, przekroczyła nieco wiek lat 10. Wiek sprawny, tak zwany, wiek, w którym konsumuje się małżeństwo, osiągały wtedy dziewczęta, przekroczywszy 12 lat życia. Tak to było w ówczesnym, można powiedzieć, prawie obyczajowym. A zatem była małoletnia, także w świetle ówczesnych obyczajów. Niemniej już myślano o narzeczonym dla niej. Ten narzeczony już był wcześniej wybrany przez, jeszcze za życia jej ojca. To był książę habsburski Wilhelm, z którym zapoznała się jako maleńka dziewczynka na dworze w Budzie i w Wiedniu, bo się wymieniały dzieci, że tak powiem, tymi dworami, żeby lepiej poznać nawzajem swoje, że tak powiem, naturalne środowisko. Ale to była oczywiście tylko dziecięca znajomość w wieku lat kilku, dwóch, trzech, czterech. Natomiast kiedy zaczęto już poważnie myśleć o sprowadzeniu Jadwigi na tron w Krakowie, panowie polscy myśleli o tym, co będzie najlepsze dla korony polskiej, dla korony Królestwa Polskiego. Habsburg nie mógł jej dać niczego. Był władcą połowy dzisiejszej Austrii. Czyli był strasznie, można powiedzieć, ubogim i mało znaczącym księciem w ówczesnej Europie. Więc po co taki Habsburg w Krakowie? Poważniej myślano o innych kandydaturach. Brana była pod uwagę kandydatura starszej siostry Jadwigi, Marii, która miała już innego narzeczonego, był nim Zygmunt Luksemburski. No ten się prezentował troszkę poważniej, bo był i o kilka lat starszy od Wilhelma i no, reprezentował bardzo ważną wtedy dynastię, bardzo wpływową, potężną. Był synem cesarza Karola IV. Ale nie zdobył sobie jakoś popularności wśród Polaków ani przychylności, za co później długie lata odwdzięczał się, zwalczając Polskę. W każdym razie, jeśli nie Wilhelm, jeśli nie Zygmunt, to kto? I wtedy, pamiętając poszukiwania jakiejś alternatywy dla polskiej polityki zewnętrznej, dla jej racji stanu, poszukiwania rozpoczęte już przez Władysława Łokietka, panowie małopolscy spojrzeli na Jagiełłę. Wynikało to stąd, przypomnijmy, że już w roku 1325 Władysław Łokietek po raz pierwszy zawarł sojusz polsko-litewski z Giedyminem i otrzymał wtedy od Giedymina rękę jego córki nieznanego imienia. Później tradycja nada jej fikcyjne imię Aldona, ale na pewno takiego imienia nie nosiła, która na chrzcie otrzyma imię Anna i zostanie żoną syna Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, pierwszą żoną. Ten sojusz, który trwał
mniej więcej 15 lat, był bardzo dobrze pamiętany w Polsce. Z jakiej przyczyny? Najprostszej z możliwych. Litwini przestali najeżdżać na Polskę. Bo Litwini wykonali w historii XIII i XIV wieku, jak policzył skrupulatny badacz Grzegorz Błaszczyk z Poznania, 53 upieszcze najazdy, w czasie których uprowadzili dziesiątki tysięcy ludzi. Bo nie zabijali dla zabijania, uprowadzali ludzi. Tak jak Tatarzy później w XV, XVI, XVII wieku. Brali w jasyr. Po co? Po to, żeby mieć pracowników, niewolnych pracowników, przy karczowaniu pustrz, specjalistów, którzy potrafili coś zrobić, zajmować się kowalstwem, czy rozmaitymi innymi rzemiosłami. I jeśli dzisiaj spotykamy się, czy od XIX wieku, z sugestiami litewskich nacjonalistów, że polskie osadnictwo na Litwie etnicznej bierze się z kolonizacji dokonywanej przez polskich panów, to nie biorą oni niestety tego pod uwagę, że największa fala tej kolonizacji, w cudzysłowie oczywiście kolonizacji, wiąże się z polskimi niewolnikami, którzy zostali na Litwę porwani, uprowadzeni przez litewskie najazdy od początku niemal XIII wieku aż do roku 1370. W tej chwili nie pamiętam, ale w latach 70. ostatni najazd litewski spadnie na Polskę. Przerwa w tych najazdach była oczywiście związana z sojuszem polsko-litewskim, sojuszem, który był skierowany przeciwko Krzyżakom, tak jest, którzy zabrali wtedy Polsce Pomorze w czasach łokietkowych. Ten sojusz skończył się wraz ze śmiercią Anny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Znów zacznie się walka polsko-litewska, już nie tylko polegająca na ściąganiu przez Litwinów łupów, głównie na Mazowszu tutaj, ale i porywaniu niewolników, ale zacznie to być walka o charakterze sporu terytorialnego, sporu o Podlasie tutaj na północy i znacznie gorętszego w XIV wieku sporu o Ruś Halicko-Włodzimierską. Od 1340 roku Litwini walczą z Polakami o tę Ruś. Kto jest dziedzicem Rusi Halicko-Włodzimierskiej? Czy książę Lubart, czy Kazimierz Wielki? I ten spór będzie zatruwał stosunki polsko-litewskie aż do Unii Lubelskiej, do 1569 roku. W każdym razie wymieniam te ogniska sporne, by pokazać, że wybór Litwy z jednej strony był umotywowany po stronie polskiej dobrą pamięcią sojuszu z Litwą, a jednocześnie wymagał przezwyciężenia bardzo świeżych doświadczeń konfliktu politycznego, konfliktu międzyludzkiego. I panowie małopolscy zdobyli się na to przezwyciężenie uprzedzeń czy realnych doświadczeń, trudno tu mówić o uprzedzeniach, związanych z wieloletnim konfliktem z Litwą, ponieważ dostrzegli dalej, głębiej, interes polityczny związany z połączeniem Polski i Litwy. Dla Polski ten interes był związany z dwiema sprawami. Jedna to oczywiście wspólna walka z zakonem. Litwa bezpośrednio zagrożona w swoim istnieniu przez inwazję zakonu, Polska nie zagrożona w swoim istnieniu, ale nie mogąca odbić od zakonu, bo za słaba na to sama, Pomorza Gdańskiego, zabranego w 1308-9 roku. Drugi obszar do rozstrzygnięcia, że tak powiem, to perspektywa rozwiązania przez Unię sporu o właśnie Ruś Halicko-Włodzimierską. Dlatego bowiem, że w czasach Ludwika Węgierskiego, jak to po łacinie się mówi, tertium gaudens, trzecia strona skorzystała ze sporu polsko-litewskiego i Węgrzy obsadzili Ruś Czerwoną. Węgierska administracja, węgierscy starostowie rezydowali we Lwowie, w Haliczu, z ramienia króla Ludwika Węgierskiego. To był zresztą jeden z powodów, dla których warunkiem przyjęcia Jadwigi na tron Polski było stwierdzenie, że ten nowy król Polski, Jadwiga, musi rezydować na stałe w Polsce. Nie może być gdzieś w Budzie, na Węgrzech,
musi mieć polski punkt widzenia, polski punkt siedzenia, z którego wyniknie polski punkt widzenia, żeby odzyskać tę Ruś Halicko-Włodzimierską, o którą tak walczył skutecznie Kazimierz Wielki z rąk węgierskich. Teraz przez Unię Polsko-Litewską można było mieć nadzieję, że wspólnie Polacy i Litwini odbiorą Ruś Halicko-Włodzimierską Węgrom i potem się okaże, czy to Polacy, czy Litwini będą ostatecznie dzierżyli te ziemię. Ze strony litewskiej opisałem już powody, dla których zbliżenie z Polską było wybawieniem ze śmiertelnej alternatywy. Ruś prawosławna, w którą przekształciłaby się Litwa, maleńka Litwa w Morzu Prawosławnym przez mariaż z Wielką Księżną Moskiewską lub kolonia czy półkolonia zakonu krzyżackiego. A zatem rozmowy potoczyły się szybko od momentu, kiedy Jadwiga już jesienią 1384 roku staje w Krakowie, a nawet wcześniej, kiedy tylko z panami małopolskimi, jeszcze nie było rozstrzygnięte, że Jadwiga będzie królową Polski, panowie małopolscy już prowadzą wstępne rokowania z wysłannikami Jagiełły. Ten udziela pierwszych przywilejów dla kupców z Polski na swoim terenie, a formalne rozmowy zaczynają się w Krewie. Tak jest, na tym samym zamku pogranicznym, gdzie 2 lata wcześniej zamordowany został Kiejstut, czy też popełnił samobójstwo Kiejstut. No, prawie 3 lata wcześniej. Tam właśnie wysłannicy panów małopolskich z formalnym pełnomocnictwem już wtedy 13-letniej Jadwigi, przepraszam, 11-letniej Jadwigi, to jest rok 1385, zawierają pierwszą umowę z Jagiełłą. Jaki jest pierwszy warunek tej umowy w Krewie? Jagiełło musi spłacić narzeczonego Jadwigi, no bo Jadwiga ma narzeczonego, Wilhelma Habsburga, który próbował zresztą dostać się do narzeczonej, nie wiadomo czy tylko z miłości dziecinnej do swojej towarzyszki zabaw, czy też no, z oczywistego wyrachowania. Zdobycie tronu w Krakowie dla ubogiego Habsburga byłoby gigantycznym i korony królewskiej byłoby gigantycznym awansem. W każdym razie panowie małopolscy, jak wiadomo, nie dopuścili do obcowania Wilhelma z Jadwigą, ale honorować układ z Wilhelmem trzeba było, przynajmniej w takim sensie, iż trzeba spłacić skwitowanego narzeczonego. I to był pierwszy warunek, 200 tysięcy florenów węgierskich dla Wilhelma. Ten zresztą, od razu dodajmy, nie przyjmie ich, nigdy nie będzie chciał. Ktoś może to tłumaczyć romantyczną miłością do Jadwigi, ktoś inny niechęcią zrzeczenia się tytułu, prawa do korony w Krakowie. W każdym razie do śmierci Jadwigi w 1399 roku Wilhelm z żadnej oferty finansowego skwitowania przez Jagiełły nie skorzysta. Ani też nie zawrze żadnego związku małżeńskiego dopiero po śmierci Jadwigi. Drugi warunek to ten najważniejszy. Litwa musi przyjąć chrzest. I to jest oczywiście najważniejszy efekt tej unii, która potem nastąpi. Przyjęcie do rodziny chrześcijańskiej Europy ostatniego pogańskiego narodu w Europie, bo Litwa była ostatnim pogańskim narodem w Europie. Trzeci warunek był w pewnym sensie oczywisty. Nowy król, kiedy po koronę polską sięgnie, ma obowiązek odzyskać utracone ziemie i wszelkie swoje środki finansowe i militarne poświęcić na to zadanie, by odzyskać utracone ziemie przez Polskę. Pomorze było wymienione konkretnie, ale w domyśle można było potraktować i Śląsk, i Ruś wspomnianą halicko-włodzimierską zajętą przez węgierską administrację. Ale był jeszcze jeden warunek, który budził wkrótce i budzi przez wieki wśród historyków najmocniejsze kontrowersje. Ten warunek streszcza jedno słowo. Applicare.
po łacinie całe zdanie tego krótkiego dokumentu, bo umowa w Krewie, warto to pamiętać, nie była żadnym tekstem Unii, nie było Unii w Krewie. Była umowa przedmałżeńska, spisywana przez wysłanników, no można powiedzieć, dysponujących ręką panny młodej, panów małopolskich, z kandydatem na męża. To była umowa przedmałżeńska, nie było tam mowy, że tak powiem, o warunkach jakiegoś układu polsko-litewskiego. Całość tego, co dotyczyło stosunków polsko-litewskich, streszcza to jedno zdanie. Jagallo, dux sepe dictus promitit terras suas Litwanie et Rusie corone regni Polonie perpetuo applicare. To znaczy, wielokrotnie w tym dokumencie przywoływany książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć. Czyli, jeśli odczytać to literalnie, Litwa ma zniknąć. Ma nie być już Litwy, ma być część korony Królestwa Polskiego. I teraz przypomnijmy sobie, co mówiliśmy na początku reakcji polskich elit politycznych na połączenie z koroną czeską. O reakcji elit polskich na połączenie nie z koroną węgierską, ale nawet personalną Unię z Węgrami. No to jest oczywisty odruch niechęci. Nie chcemy być przyłączeni do korony czeskiej czy do korony węgierskiej. Nie chcemy także, żeby nasz władca rezydował gdzie indziej niż w naszym kraju. Zrozumiałe jest więc, że ten warunek budził szybko opór tych, którzy Litwą rządzili w imię tradycji przodków, którzy Litwę reprezentowali w historii. Sens owego applicare no do dzisiaj budzi ogromne spory wśród historyków. Jedni uważają, że trzeba go czytać literalnie i że rzeczywiście od 1386 roku, kiedy umowa krewska wchodzi w życie, nie ma państwa litewskiego, jest jedno państwo polskie. Litwa zostaje wcielona do Polski. Czyli 800 tysięcy kilometrów kwadratowych zostaje wcielone do 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. No bo takie były proporcje. Cztery razy większe państwo zostaje przyłączone do cztery razy mniejszego. Silniejszego, lepiej zorganizowanego, to prawda, no ale cztery razy mniejszego. Otóż wydaje się, że można odczytywać to słowo w podwójnym kontekście, który czasem nam umyka. Po pierwsze, ten akt miał pokazywać na zewnątrz, kiedy będzie wykorzystywany w dyplomacji, że zakon stracił na zawsze prawo nawracania Litwy i podbijania Litwy, bo już nie podbija Litwy, tylko podbija Królestwo Polskie. No skoro Litwa jest częścią korony Królestwa Polskiego, to jakakolwiek agresja krzyżacka na Litwę oznacza agresję na Polskę, a Polska jest uznanym krajem chrześcijańskim w Europie. A więc można czytać to słowo jako przygotowanie pewnego wybiegu dyplomatyczno-propagandowego. Ale trzeba go traktować także bardziej serio. To applicare, przypomnijmy, czyli to przyłączenie, odnosi się nie do Polski, wąsko rozumianej, etnicznie rozumianej, bo nikt tak nie rozumował, czy prawie nikt, może powiedzmy ostrożniej, w XIV wieku, ale do korony Królestwa Polskiego. To ma być ta ziemia, która dołączy się do wspólnoty innych ziem Królestwa Polskiego. Na razie za tę ziemię mówi tylko jej właściciel, bo na Litwie było tak jak w tym stereotypie średniowiecza. Władca był właścicielem całego państwa i wszystkich jego poddanych. To wszystko było jego. Nie było powodu pytać kogokolwiek o zdanie. No ewentualnie można się było naradzić w rodzie książęcym, w rodzie Giedymina. To byli współwłaściciele Litwy. Innych nie było. Byli bojarzy, ale bojar nie miał żadnego prawa własności. Żadnego. Książę mógł mu wszystko zabrać, włącznie z życiem, dowolnie, w dowolnym momencie, kiedy tylko zdecydował. A więc problem polegał na tym, że łączyły się dwie zupełnie różne kultury polityczne. W jednej rozwinęła się już abstrakcyjna formuła
państwa oddzielonego od osoby władcy, państwa, za które bierze odpowiedzialność reprezentacja społeczna, jakaś jej część. W drugim państwo jest własnością hospodara, no bo tak nazywano w języku urzędowym litewskim, czyli w języku ruskim, bo wszystkie dokumenty na Litwie były sporządzane w języku ruskim, nazywano władcę hospodarem, czyli właścicielem, gospodarzem, prawda? Żeby zmieniła się ta formuła, Litwa musiała zacząć szybko się uczyć od Polski. I tak będzie. Ale przejdźmy może szybciutko te etapy, bo się rozgadałem na temat początków, trochę się przeraziłem mojego gadulstwa, ale proszę wybaczyć, postaram się szybciej teraz rzecz przedstawiać. Otóż przedstawmy jednak najkrócej etapy tej pierwszej unii, która z umowy przedślubnej w Krewie, zawartej 14 sierpnia 1385 roku, się rozwinie. A więc drugi etap niezmiernie ważny. Czasem, prawie zawsze nawet powiedziałbym, zapominamy o nim. No bo mamy w pamięci Unia w Krewie. Powtarzam, nie ma żadnej Unii w Krewie, jest umowa przedślubna. To, co zapoczątkowuje w istocie Unię, stało się 2 lutego 1386 roku w Lublinie. To była Unia Lubelska. Nie ta, którą pamiętamy oczywiście z 1569 roku, o której jeszcze powiem parę słów, ale ta pierwsza. Bowiem 2 lutego w Lublinie, kiedy wjechał do tego miasta Jagiełło, po wcześniejszych rozmowach z reprezentacją stanową polską w Wołkowysku, jeszcze na terenie Litwy, kiedy wjechał do Lublina, odbył się tam walny zjazd szlachty, która wybrała Jagiełłę na króla Polski. To była elekcja. To nie jest zmyślenie, to nie jest mit historiograficzny. Odbył się zjazd szlachecki w Lublinie. Nie wiemy, czy zmieściła się ta reprezentacja stanowa na zamku, czy gdzieś pod zamkiem. Jak to się odbyło, dokładnie nie wiemy. Wiemy, że nie było protestów, nie było weta, odbyło się wszystko spokojnie. Jagiełło został wybrany na razie na opiekuna Królestwa Polskiego, no bo królem nie mógł być, dopiero musiał być koronowany, a wcześniej się ochrzcić i poślubić Jadwigę. I to są właśnie te następne etapy konsumowania Unii. A więc po wyborze w Lublinie następuje no ten szczególnie ważny moment w historii całej wschodniej Europy. A mianowicie 15 lutego 1386 roku w katedrze wawelskiej Litwa przyjęła chrzest. Tak jak dla nas Gniezno, być może Gniezno, bo nie wiemy tego na pewno, ale w każdym razie kwiecień 966 roku jest tym momentem, kiedy Polska wchodzi do wspólnoty chrześcijańskiej. Dla Litwy ten moment przychodzi 15 lutego 1386 roku przez Unię z Polską, przez chrzest, który przyjął Jagiełło i trzej jego bracia oraz po raz trzeci już zresztą w swojej karierze Witold, który mu towarzyszył. Witold w międzyczasie uciekł od krzyżaków, przyłączył się do Jagiełły i był na Wawelu tego dnia, 15 lutego, przyjmując po raz drugi chrzest w obrządku łacińskim, bo już raz ochrzcili go krzyżacy, nadając mu imię Wigand. Ta doniosła chwila, o której myślę, że każdy Litwin i każdy Polak powinien pamiętać, no bo to jest jakiś powód, jeśli mamy jakieś powody do, a pewnie mamy bardzo różne powody do narodowej dumy, historycznej dumy, to jest jeden z powodów największych. Włączenie sąsiedzkiego narodu do wspólnoty chrześcijańskiej. Ten 15 lutego, katedra wawelska, rok 1386. Zaraz potem oczywiście ślub z Jadwigą i koronacja Jagiełły, który przyjął imię Władysław po pradziadku swojej żony, po Władysławie Łokietku, którego tumba grobowa w tej samej katedrze wawelskiej już się znajdowała. Ojcem chrzestnym miał być wielki mistrz Konrad von Zellner. Rzecz jasna nie przyjął zaproszenia, no bo było to szyderstwo de facto z jego, że tak powiem, sytuacji politycznej, która stała się tragiczna w momencie, kiedy Litwa się ochrzciła, no bo
zakon stracił rację bytu. Więc wielki mistrz nie przybył w tej sytuacji. Ojcem chrzestnym został książę mazowiecki Siemowit IV. Dawniej historiografia przyjmowała, że ojcem chrzestnym Jagieły był Władysław Opolczyk ze względu na zbieżność imion, ale biograf Władysława Opolczyka, historyk z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Sperka, udowodnił, że Władysława Opolczyka nie było wtedy w Krakowie na Wawelu, a Siemowit był i niewątpliwie ten Piast tu z Mazowsza był ojcem chrzestnym Jagieły. Matką chrzestną została Jadwiga Pilecka, wdowa po jednym z najpotężniejszych panów małopolskich, która już miała wtedy z tego małżeństwa kilkuletnią córkę. Ta córka będzie później trzecią żoną Władysława Jagieły, więc być może trzecia żona była na pierwszym ślubie swojego przyszłego męża. W każdym razie na pewno jej matka była matką chrzestną Jagieły. Tak się zaczyna ta historia, która szybko przynosi owoce. Zakon oczywiście z furią atakuje. Atakuje propagandowo, starając się wykazać, że po pierwsze Wilhelm dopełnił małżeństwa z Jadwigą, że przekradł się na Wawel, że obcował cieleśnie z młodziutką królową i że w związku z tym małżeństwo Jagieły z Jadwigą jest nieważne. Po drugie, że Jagiełło tylko udaje chrzest, pozostaje schizmatykiem. Po trzecie, że no w pewnym sensie cała ta unia jest udawanym, no można tak powiedzieć, spiskiem przeciwko zakonowi i jego prawowiernej misji. Ta cała propaganda zakonna zostaje odparta w pierwszym jej ataku skutecznym kontratakiem dyplomatycznym bardzo wtedy dobrze funkcjonującej polskiej służby dyplomatycznej, którą oczywiście prowadzili biskupi. I już w roku 1388 papież no jednoznacznie uznaje prawowierność chrześcijańską Władysława Jagieły i chwali króla arcychrześcijańskiego, Rex Christianissimus, tak określa Władysława Jagiełłę. Ten król arcychrześcijański ma już bowiem wtedy na swoim koncie dokonanie chrztu Litwy właściwej. W 1387 roku wybrał się na Litwę, by ufundować tam katedrę w Wilnie związaną z arcybiskupstwem gnieźnieńskim, a więc to było rozszerzenie kościoła w Polsce, poszerzenie struktury kościelnej polskiej na Litwę. Biskupstwo wileńskie stało się częścią kościelnej struktury polskiej. Dokonuje oczywiście chrztu swoich bojarów, poddanych. Bojarzy pojedynczo przystępowali do chrztu, przyjmując imiona. Plebs, że tak powiem, dla skrótu, przyjmował grupami po sześciu czy po więcej ludzi, te same imiona przyjmując w danej grupie, co, że tak powiem, przyspieszało proces chrztu, a na zachętę katechumeni dostawali koszulki prosto z Polski, no bo płótno z Polski było widocznie lepsze niż litewskie, więc każdy katechumen dostawał taką jeszcze materialną zachętę. Część litewskich historyków, no próbując jakby okadzić się od jakichkolwiek wpływów polskich, próbuje sugerować, że Litwini ochrzcili się sami. No to niestety nie było możliwe, bo nawet jeżeli rzeczywiście katechezę prowadził w tym momencie, w 1387 roku, sam król mówił, na czym to polega, to chrześcijaństwo, tłumaczył tym, którzy trwali w pogaństwie z jego braci, bo przecież duża część już wybrała chrzest wcześniej, tylko w obrządku prawosławnym. Tych nie nawracano oczywiście. Na Wawelu, przypomnę, w momencie chrztu Jagieły i jego kilku braci pogan, byli obecni także bracia ochrzczeni w obrządku prawosławnym i ich nikt do ponownego chrztu nie przymuszał. To samo dotyczyło oczywiście Litwy. Ale wśród pogan ta nauka na pewno mogła się dokonywać z udziałem rodziny książęcej, która po prostu potrafiła przemówić do swoich litewskich współbraci. Ale jeżeli polscy księża jeszcze w tym momencie tego nie umieli, to bez polskich księży nie obyłby się sam obrządek. A wkrótce zaczną uczyć się litewskiego i zacznie ta praca misyjna od zera, no tak jak w Polsce w roku 966
poszerzać się, pogłębiać i trwać będzie przez pokolenia, zanim Litwa stanie się rzeczywiście krajem chrześcijańskim. To jest na pewno centralny aspekt Unii. Ale przecież trwają dalsze konsekwencje i rozwijają się tej Unii. Połączenie tych dwóch organizmów politycznych budzi podziw i respekt na zewnątrz. Jakie są jego skutki? No oczywiście błyskawicznie Jadwiga usuwa załogi węgierskie z Rusi Czerwonej. Jako 13-letnia dziewczyna wkracza na czele rycerstwa polskiego do Jarosławia, Przemyśla, Lwowa i tam w marcu 1987 roku przyjmuje hołd ziemi ruskiej, która włączona jest ponownie do Królestwa Polskiego. Niedługo później, we wrześniu tego samego roku, w tym samym Lwowie, hołd już przed królem Władysławem Jagiełłą składa gospodar mołdawski, Piotr. Bo Mołdawia jest już sąsiadem tego zjednoczonego państwa przez Podolę. I szukając swojej pośredniej drogi między Węgrami, Polską, a Turcją Osmańską napierającą od południa, wybiera zależność od Polski. W tym samym momencie, korzystając z umocnienia, oparcie o Polskę, Jagiełło wysyła na daleką północ swojego starszego brata Lingwena, by ten objął posadę księcia, bo to była de facto posada, a nie dziedziczne stanowisko, w Wielkiej Republice Kupieckiej Nowogrodu. A więc dosłownie w ciągu roku, czy półtora roku od chrztu, od koronacji, Polska z kraju, który składał się tylko z Małopolski i Wielkopolski i która, no cóż, borykała się z wewnętrznymi problemami, zwłaszcza z chaosem na terenie Wielkopolski, który błyskawicznie Jagiełło, objeżdżając te prowincje razem z Jadwigą w 1986 roku, uspokoił, Polska staje się mocarstwem. Mocarstwem od Nowogrodu, który sięgał swoimi, przypomnę, terytoriami aż za Ural, nad Morze Białe, po Morze Czarne, po Mołdawię. Dla zakonu krzyżackiego to jest oczywiście potężny cios. Próbuje ten cios zakon odeprzeć tradycyjną metodą, pozyskać malkontentów na Litwie. I Witolda udaje się pozyskać po raz kolejny. Witold skupia wrogość wobec Jagiełły na tej zasadzie, którą już nazwaliśmy po imieniu. Miał gdzie, wokół czego skupić tę wrogość wobec Unii? To było poczucie urażonej godności, zagrożonej tożsamości, zagrożonej suwerenności. Czyjej? No samego Witolda oczywiście, ale także poczucie, że przychodzą z Polski, na przykład starosta do Wilna przychodzi, Klemens Moskorzewa, bardzo skutecznie przychodzi, bo pomaga obronić Wilno przed kolejnym najazdem krzyżackim. Krzyżacy kolejne najazdy oczywiście organizują na Litwę, ale rycerstwo polskie już pomaga wtedy bronić się Litwie. Ale Litwinów, niektórych kłuje to w oczy, jak to? To teraz mamy polskiego starostę w Wilnie. To jest grunt, na którym mógł Witold przeprowadzić swoją operację polityczną. Celem tej operacji, celem całego działania Witolda przez następnych 30 kilka lat jeszcze jego życia jest jedno. Uzyskać pozycję suwerena w Litwie i utrzymać Unię z Polską. Nie zerwać. To jest zupełnie fałszywe wrażenie tworzone przez część historiografii litewskiej. Witold bardzo cenił sobie związek z Polską. Cenił sobie polskich, można powiedzieć, urzędników, polską partię, swoją partię zorganizował w Polsce, swoich wpływowych zwolenników wśród możnych małopolskich i wielkopolskich i mazowieckich. Bardzo lubił kulturę, można powiedzieć, łacińską, która szła do Litwy z Polski, ale chciał być suwerennym, można powiedzieć, partnerem w tej Unii z Polską. Chciał, jeżeli podlegać Jagielle, to tylko formalnie, a całkowicie czuć się panem na swojej ziemi, czyli w Litwie. Czy możemy mieć o to pretensje do Witolda? W pewnym zakresie, kiedy wystawiał na szwank istnienie samej swojej ojczyzny, Litwy, tak jak zdradzając po raz kolejny Jagiełłę w 1391 roku, kiedy sam towarzyszy potężnym najazdom krzyżackim na Litwę, ale w momencie, kiedy te najazdy staną się rzeczywiście groźne,
kiedy znów zachwieją Zjednoczonym Państwem Polsko-Litewskim i Jagiełło i Witold wykażą się roztropnością. Jagiełło zainicjuje potajemne rozmowy z Witoldem, przeciągając go ponownie, tym razem ostatecznie, na swoją stronę i zawierając nową umowę z Witoldem w Ostrowie. Nie wiemy, gdzie ten czy ta Ostrów leży. Chyba raczej nie była to Ostrów Mazowiecka, choć niektórzy tak uważają. Czy to był jakiś ostrów na Białorusi, gdzieś koło Lidy. Nie rozstrzygniemy tego sporu. W każdym razie w 1392 roku, można powiedzieć, została poprawiona Unia Polsko-Litewska. W jaki sposób? Tylko na zasadzie umowy z Witoldem. Witold mianowicie został, można powiedzieć, upełnomocniony przez Jagiełłę do rządów na Litwie. Już nie jako jeden z wielu książąt podporządkowany innym książętom z rodu Giedymina, ale jako główny reprezentant władzy politycznej na Litwie z ramienia Jagiełły, który wciąż pozostawał księciem zwierzchni. I to Witoldowi na razie wystarczyło. To Litwie wystarczyło. Przypomnijmy też od razu, że wykorzystując wsparcie polskie, polskie rycerstwo po prostu, Litwa nie tylko potrafiła skutecznie stawić opór najazdom krzyżackim, ale potrafiła realizować swoje plany wschodnie. W 1386 roku, zaraz po zawarciu Unii, zaraz po chrzcie w Krakowie, Witold z kilkoma innymi książętami zdobywa Smoleńsk, kluczową twierdzę na pograniczu moskiewsko-litewskim. Władcę Smoleńska, księcia Światosława z dynastii Rurykowiczów, zabił jeden z polskich rycerzy nieznanego imienia. No cóż, można powiedzieć, może dlatego ten Smoleńsk tak ciąży fatalnie w naszej historii, że mści się ta historia ruska za tego zabitego księcia Rurykowicza, władcę Smoleńska, przez polskiego rycerza. Mści się przez rok 20. Przypomnę, że tam była siedziba frontu zachodniego, sztabu frontu zachodniego Tuchaczewskiego w Smoleńsku właśnie przez rok 40. aż po 2010. Ale tu wymieniam Smoleńsk jako przykład wykorzystania Unii przez stronę litewską i polsko-litewskiego braterstwa broni w walce na wschodzie. Ambicje Witolda rozpierały go. On był niewątpliwie bardziej ekstrawertycznym, bardziej energicznym z tej dwójki najzdolniejszych wnuków Giedymina, czyli on i Jagiełło są tutaj brani pod uwagę. Jagiełło był bardziej flegmatyczny, spokojny. Obaj rozumieli arkana władzy jak mało kto w Europie. Obaj byli ostrożni, obaj pili tylko wodę, bo wiedzieli, że jeśli by pili cokolwiek innego, mogliby nie dożyć sędziwego wieku. Nie chodziło tylko o zdrowotny aspekt wody, tylko o truciznę, która była bardzo często używana wtedy. Wielu z braci Jagiełły i Witolda umarło od trucizny. Niektórzy pili też za dużo, nie wody. Ale ci dwaj byli wyjątkowo trzeźwi. Witold tym się jednak różnił od Jagiełły, że był człowiekiem czynu i człowiekiem oręża cały czas. Jagiełło mniej chętnie sięgał do broni, bardziej potrafił przeczekać przeciwnika, wymanewrować swoim spokojem, swoją roztropnością, swoim długofalowym myśleniem. Według mnie Jagiełło to jeden z najznakomitszych, jeśli nie najznakomitszych w historii naszych władców. Tu oczywiście historycy mają różne zdanie, ale postaram się je obronić w trzecim tomie Dziejów Polski. Otóż ta energia, która rozpierała Witolda, sprawiała, że nie zrezygnował on ze swoich ambicji podporządkowania całego wschodu Litwie. I to groziło Unii Polsko-Litewskiej. Nie byłoby Unii Polsko-Litewskiej, gdyby Witold zrealizował swój plan maksimum. A ten plan oznaczał usunąć Tatarów całkowicie i podbić Moskwę, podbić wszystko, co było Rusią. Jaki byłby wtedy nieuchronny rezultat? Litwa stałaby się Rusią. Bo Litwinów było od 10 do 20% Litwinów etnicznych w składzie państwa litewskiego. Tego, które zjednoczyło się z Polską w 1386. Reszta to byli Rusini, prawosławni Rusini. Jeszcze jeśli by dodać do tego Moskwę, Riazań, Twer, inne księstwa ruskie,
z bardzo mocną tożsamością kulturową prawosławną, Litwa nie mogłaby wytrwać jako państwo katolickie, jako państwo kontynuujące tradycje litewskiej wspólnoty etnicznej. Stałaby się po prostu Wielką Rusią. Witoldowi jednakże na przeszkodzie stanął los, opatrzność, a w każdym razie stanął na przeszkodzie Tamerlan i wysłani przez niego wodzowie Timur Kutłuk i Edygej. Z nimi starł się Witold w wielkiej bitwie nad Worsklą w sierpniu 1399 roku. To była ogromna bitwa, większa niż bitwa pod Grunwaldem, jeśli idzie o liczbę biorących w niej rycerzy po obu stronach, wspierana przez polski oddział posiłkowy liczący 1000 rycerzy, a prawie 4000 licząc w to poczty rycerskie. 15 armatek poprowadzono z Polski na tę bitwę. Na czele tego wszystkiego szedł wojewoda krakowski Spytko z Melsztyna. Ta bitwa została w miażdżący sposób przegrana przez Witolda. On cudem uratował się, uciekł z tego pogromu. Czterech polskich wojewodów zginęło w tej bitwie. Oczywiście zginęło także wielu książąt z rodu Giedymina. To była straszliwa klęska. Klęska, z której Witold wyszedł, można powiedzieć, nie tylko osobiście bez szwanku, ale jego Litwa wyszła bez szwanku, bo Tatarzy nie szli dalej. Tatarzy tylko obronili Złotą Ordę przed planami Witolda, by ją zlikwidować, by przekształcić Złotą Ordę coś w rodzaju litewskiego Lenna. Skoro to się nie udało, nie można było także myśleć o podboju Moskwy. Litwa pozostała Litwą, państwem litewsko-ruskim, w którym składnik litewski pozostanie ważny, pozostanie jednym z istotnych, tworzących tożsamość tej wspólnoty Wielkiego Księstwa Litewskiego. To się stało w sierpniu 1399 roku, a w lipcu, kiedy już oddziały Witolda i towarzyszące mu oddziały polskie, ruskie, litewskie stały nad Dnieprem, bo Worskla to jest jakieś 300 kilometrów na południowy wschód od Dniepru, w lipcu umarła Jadwiga w Połogu po śmierci swojej córeczki Elżbiety Bonifacji. I paradoksalnie śmierć królowej, pani naturalnej Królestwa Polskiego sprawiła, że Unia Polsko-Litewska nie osłabła, ale się umocniła. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Witold wrócił na Litwę, wiedział już, że wschodu całego nie zdobędzie dla siebie i wiedział jednocześnie, że osłabiony teraz w tej klęsce, jeżeli będzie chciał umocnić się na nowo, to najlepszym sposobem umocnienia będzie powtórzyć to, czego dokonał Jagiełło, zostać królem, królem Polski. A ta perspektywa się przed nim otworzyła, bo wiedział, że tron Polski jest znów elekcyjny. Nie ma pana naturalnego. Jagiełło z Jadwigą nie doczekali się potomka, żadnego potomka, ale w szczególności można powiedzieć męskiego potomka, bo to by stawiało w innym świetle kwestię przyszłości Królestwa Polskiego. Byłby oczywisty kandydat do korony po Jagielle. A teraz Jagiełło sam będzie musiał walczyć o uznanie na tronie polskim, skoro już nie był mężem tego naturalnego króla, jakim była Jadwiga. Skoro Jagiełło w wieku lat 50, bo już wtedy miał 50 lat, nie ma potomka, to może młodszy o kilka lat Witold zastąpi go kiedyś na tym tronie. Ten sposób rozumowania w całości odzwierciedla późniejsze postępowanie Witolda, który właśnie zaczyna budować swoją partię wśród polskich panów, żeby sprzyjali mu, żeby robili mu propagandę, przepraszam, że tak to kolokwialnie określę, jako temu zdolniejszemu, który lepiej obroni interesy Polski jeszcze od jego stryjecznego brata Władysława Jagiełły. Jagiełło obronił swoją pozycję na tronie polskim. Witold pozostał natomiast względnie wiernym, można powiedzieć, sojusznikiem i namiestnikiem Jagiełły na Litwie. Stało się to na mocy nowej unii, zawartej w Wilnie i Radomiu w 1401 roku, Unia Wileńsko-Radomska, która utwierdza Witolda jako wielkiego księcia Litwy.
zaczyna używać tego tytułu. Formalnie Jagiełło potwierdzi to dopiero w 1411 roku, ale jeszcze bardziej ta Unia Wileńsko-Radomska potwierdza, że Litwa jest państwem odrębnym, z osobnym wielkim księciem, który sprawuje zarząd nad tym państwem z ramienia króla, zwierzchniego władcy, którym pozostaje Jagiełło. To, co jest nową w Unii Wileńsko-Radomskiej i co bardzo chcę podkreślić, to jest to, że zaprzysięga ją 58 rodzin bojarskich. To pokazuje, że już upłynęło 15 lat od spotkania w Krewie i bojarzy na Litwie zaczynają być, no na razie można powiedzieć, instrumentalnie wykorzystywani przez Witolda. Widzicie, my też mamy reprezentację społeczną i ona akceptuje ten nowy układ. Już nie ja sam, Witold z rodu Giedymina, ale także moi bojarzy, moi panowie akceptują ten układ z Polską. Następnym krokiem ku zbliżeniu kultur politycznych i ku ideałowi Unii dobrowolnej, Unii konsensualnej z udziałem społeczeństwa stanie się Unia Horodelska. Zanim jednakże o niej słowo powiem, przypomnijmy to, co było najważniejszym efektem podtrzymania Unii w Wilnie i Radomiu w 1401 roku po śmierci Jadwigi. To było oczywiście wspólne działanie przeciwko zakonowi krzyżackiemu, które uwieńczone zostanie pod Grunwaldem. Wszyscy wiemy, jak ta bitwa przebiegała. No, powiedziałem, już się gryzę w język. Oczywiście nie wszyscy wiemy, a raczej nikt nie wie, bo spór między historykami rozgorzał w ostatnich 20 paru latach na nowo. Są dwie szkoły na ten temat. Jedna wprowadzona przez niemieckiego historyka Svena Ekdala podkreśla bardziej, można powiedzieć, litewski punkt widzenia. To Witold był głównym autorem zwycięstwa. Jego manewr udawanej ucieczki, prawda, i później powrotu pułków litewskich i ruskich rozstrzygnął o wyniku walki. Inna szkoła, bardziej tradycyjna, podkreśla no zdecydowanie kierowniczą rolę Władysława Jagiełły w całej tej bitwie. Nie warto wchodzić w ten spór. Było to wielkie zwycięstwo efektem współdziałania polsko-litewskiego. Polska sama i Litwa sama nie były w stanie pokonać całej potęgi zakonu. Razem Polska i Litwa, Litwa w znaczeniu Litwa i Ruś, były w stanie tego dokonać. I potem następuje moment, o który wielu z nas, a szczególnie mocno w pamięci, wyobraźni historycznej utrwalił to Jasienica, mamy pretensje do Jagiełły. No jak to? Takie wspaniałe zwycięstwo, pogrom i nic z tego nie wyszło. Pokój toruński w 1411 roku daje dożywotnio tylko Litwie powrót żmudzi, a Polsce zatwierdza tylko oddanie ziemi dobrzyńskiej, takiego małego, przepraszam, nie chcę obrażać mieszkańców ziemi dobrzyńskiej, ale niedużego skrawka terytorium spornego z zakonem przecież, gdzie Pomorze Gdańskie. Otóż wydaje mi się, że można założyć, że nie tylko niezgulstwo i nieprzygotowanie polskich rycerzy do działań oblężniczych, no bo co innego walczyć w polu, a co innego zdobywać mury Malborka. Ktokolwiek był w Malborku, to wie, o czym mówię. Ale też świadoma kalkulacja Jagiełły przesądziła o tym, że nie napięto struny w walce z zakonem do końca. Ta kalkulacja miała dwa powody. Jeden to oczywiście likwidacja zakonu, wymazanie go z powierzchni ziemi, wywołałoby wojnę europejską przeciwko Polsce. Zygmunt Luksemburski, stary wróg Polski, już w Polsce wypowiedział wojnę, ale musiałby ją zacząć, gdyby Polska zlikwidowała zakon i miałby poparcie wielu na Zachodzie wtedy. Drugi aspekt, który wydaje mi się ciekawszy i ważniejszy, Jagiełło doskonale rozumiał całą dynamikę postępowania swojego stryjecznego brata Witolda i elit litewskich, które już się wokół niego wytworzyły. Otóż jeśli znika zakon jako groźba, to co jeszcze trzyma Unię Polsko-Litewską? Podstawą Unii jest zagrożenie zewnętrzne. To warto sobie przypomnieć, kiedy myślimy także o współczesnych Uniach. Unie powstają po to, żeby odeprzeć jakieś zagrożenie strategiczne, militarne,
albo gospodarcze, ktoś inny jest lepszy, skuteczniejszy, musimy się połączyć, żeby być lepsi, jeszcze lepsi i skuteczniejsi, albo żeby się obronić przed agresją. I to jest przecież, mówiliśmy o tym, główny powód do Unii Polsko-Litewskiej, walka z zakonem. Likwidacja zakonu byłaby testem na istnienie Unii Polsko-Litewskiej. Jagiełło chyba nie był pewny, jak ten test wypadnie. To więc, że nie zlikwidowaliśmy, a raczej nasi przodkowie zakonu w 1411 roku, sprawiło, że Unia Polsko-Litewska miała czas przed następnym kryzysem dojrzeć. I tym momentem, w którym okazuje się, jak potrzebne było to dojrzewanie, jest rok 1413, zaledwie 3 lata po Unii, przepraszam, po zwycięstwie grunwaldzkim, w Horodle dochodzi do zjazdu, na którym Unia zostaje zawarta na zupełnie nowych zasadach. Na zasadach niespotykanych nigdzie indziej w całej Europie. To jest największy fenomen polsko-litewskiej Unii. Około 50 rodzin bojarskich, litewskich, zostaje przyjętych do takiej samej liczby rodzin szlacheckich polskich, do herbów, do rodzin. Następuje połączenie społeczeństw, to jest unia społeczeństw, elit społecznych oczywiście, a nie unia personalna między państwami, które połączyła osoba monarchy. To jest podstawa tej unii, do której warto przeczytać wstęp. Brzmi on tak, wstęp do Unii Horodelskiej. Tak zwana arenga do tego dokumentu brzmi w tłumaczeniu na polski tak. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, lecz promieniejąc własną dobrocią. Zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiści, uśmierza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju. Rozproszone zbiera, znękane krzepi, szorstkie wyrównuje, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, nikogo nie krzywdzi, wszystko miłuje, także ktokolwiek w jej ramiona się ucieka, znajdzie bezpieczeństwo i nie będzie się obawiał niczyjej napaści. Przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan Rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi. Ona wśród wszystkich cnót pierwsze miejsce zajmuje, a kto nią wzgardzi, wszelkie dobro utraci. Koniec cytatu. Zastanówmy się, czy znamy jakiś dokument Unii Europejskiej, który byłby taką myślą prowadzony. To myśl, ktoś powie, może zbyt wzniosła, zbyt patetyczna, od wyuczony kancelista potrafił ładnie zacząć dokument prawny. Ale nie. Nie możemy tak zbyć tego wstępu do Unii Horodelskiej, bo za nim idzie realna treść złączenia rodzin. Oczywiście wiemy, że te rodziny nie połączą się faktycznie do końca, że Radziwiłłowie pozostaną Radziwiłami, Tęczyńscy pozostaną Tęczyńskimi. Ale to wypracowywane już od 28 lat braterstwo broni w tylu bitwach, od Smoleńska, Worskli, poprzez dziesiątki starć i potyczek z krzyżakami, w których polscy rycerze z litewskimi ramię w ramię walczyli, nie przeciw sobie, ale przeciw wspólnym wrogom, dochodzi do momentu, kiedy zamienia się to praktyczne braterstwo broni w formułę prawną, adopcji rodzin litewskich do polskich. W wieku XIX i XX ta formuła zacznie wśród tworzących się grup nacjonalistycznych budzić oczywisty sprzeciw. Adopcja? No jak to? Chcielibyśmy być adoptowani? Nie chcemy. Jesteśmy pełnoprawni, mamy swoich rodziców. Ale na to, że tak powiem, wpadła myśl narodowa litewska dopiero w wieku XIX, że adopcja jest czymś, co stawia niżej adoptowanego, wyżej tego, który adoptuje. W XV wieku tak na to nie patrzono. Patrzono na inny aspekt tego połączenia. Oczywiście chodziło o adopcję do praw, do przywilejów. Na czym to polega? To się zaczęło już zaraz po Unii w Krewie. W 1387 roku Jagiełło w Wilnie, kiedy chrzci swoich Litwinów,
jednocześnie nadaje bojarom litewskim, tym, którzy przyjęli chrzest łaciński, część tych praw, ale tę zasadniczą część tych praw, które ma szlachta polska, w tym najważniejsze prawo, prawo własności. Wcześniej bojar nie miał, jeszcze raz to powtórzę, żadnego prawa własności. Łącząc się z Polską, bojarzy nabyli prawo własności, które król, hospodar im nadał. I tak stopniowo elity litewskie zaczną uczestniczyć w procesie zdobywania wolności i praw, który bardzo był zaawansowany przez elity społeczne polskie. Pojawia się w związku z tym nowy problem, wewnątrz litewski, a w związku z tym wewnątrz Królestwa Polskiego. Łacińscy, a więc katoliccy bojarzy zyskują prawa, a co z prawosławnymi? Im w 1387 roku Jagiełło tych praw nie nadał. I ta sprawa zostaje skorygowana pod koniec panowania Jagiełły, a w całości skorygowana przez jego syna Kazimierza Jagiellończyka. W 1432 roku i 1434 Jagiełło nadaje bojarom prawosławnym te same prawa, które mieli wcześniej już nadane bojarzy katoliccy. W pewnym sensie Unia z Polską otwiera od samego początku, od 1387 roku, taki proces, powiedziałbym, aukcji wolności. Łączymy się z krajem, z punktu widzenia litewskiego, w którym elity społeczne cieszą się już prawną i polityczną wolnością. A więc ta pierwsza grupa, która bierze udział w procesie Unii, która się ochrzci w obrządku łacińskim, mówi, to my też chcemy mieć prawo własności, chcemy mieć prawo głosowania w sprawach politycznie ważnych, zatwierdzania tych unii, tak jak wcześniej zatwierdzali to panowie polscy po polskiej stronie. Ale potem dołączą się do tego prawosławni bojarzy, powiedzą, to my też chcemy. To jest właśnie proces poszerzania wolności we wspólnocie Unii Polsko-Litewskiej, której wzorem, mówię wzorem tej wolności, są przywileje, o które walczyła elita społeczna polska, powiedziałbym, no niemal od początku państwa polskiego, a w każdym razie można to już dowodnie wyprowadzić od czasu przywileju nadawanego przez Władysława Laskonogiego, czyli od początku XIII wieku. To jest równie ważne, no oczywiście w wymiarze historycznym, nie w wymiarze duchowym, ale w wymiarze politycznym jest to równie ważny aspekt jak sam chrzest. Litwa wchodzi w obręb kultury politycznej polskiej, republikańskiej, obywatelskiej. Ten proces pozwala stopniowo zdobyć i poszerzać społeczną bazę poparcia dla Unii, bo te elity, które korzystają, zaczynają korzystać z praw, których wcześniej na Litwie nie miały, rozumieją, że to jest właśnie związane z Unią, z Polską. I dlatego kolejna próba, która przyjdzie w kolejnych rozprawach z zakonem krzyżackim, będzie zdana pozytywnie dla Unii. Ale próbą, która z kolei wykształci polską stronę tej Unii. Zaraz po Unii Horodelskiej jest próba obrony jej racji wobec zewnętrznej opinii, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, europejskiej. Bo krzyżacy próbują odzyskać utracony na polu bitwy grunt swoją propagandą. No i rozwijają na soborze w Konstancji, soborze powszechnym w latach 1414-18, niesłychanie intensywną propagandę, która ma wykazać, że no właśnie pobił ich pogański półbożek Jagiełło, że Litwini nie są ochrzczeni, a poza tym Litwini, ci poganie ze Żmudzi zwłaszcza, którzy rzeczywiście wciąż jeszcze byli poganami, no powinni być podbici przez zakon po to właśnie, żeby ich ochrzcić. I wtedy właśnie w odpowiedzi na to wyzwanie Polska Szkoła Prawa ze Stanisławem ze Skarbimierza i jego uczniem Pawłem Włodkowicem pierwszy raz tworzy, komponuje tę zasadę, wspaniałą, przepiękną zasadę prawa międzynarodowego, że w imię nawracania nie wolno zabierać nikomu ziemi. Nawet nawracanie, nawet obietnica zbawienia nie może być powodem do zabrania prawnie posiadanej własności przez pogan. No bo to jest idea kazania.
Stanisława ze Skarbimierza, a jeszcze bardziej traktatu o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, który przedstawił Paweł Włodkowicz na soborze w Konstancji. Nikt, nawet cesarz, nawet papież, nie ma prawa zabrać ziemi poganom, jeśli ci prawnie nią władają. To jest z kolei doświadczenie, które Polska odbiera w relacji z Unią. Trzeba bronić prawa słabszych przed tym, można powiedzieć, imperialnym uzasadnieniem, które wiąże się z ideą, jaką reprezentował zakon krzyżacki w tym momencie. Problemy związane z Unią można by omawiać w nieskończoność. Ja już mówię, nie nieskończoność, ale półtorej godziny, co jest blisko nieskończoności z punktu widzenia Państwa cierpliwości. A więc, żeby już jej nie nadużywać, pozwolę sobie tylko w kilku punktach wskazać na rozwój idei Unii i na jej granice, na punkty krytyczne właśnie. Rozwój idei Unii, następne jej etapy, to jest wojna trzynastoletnia, 1454-1466. Litwa w niej nie bierze udziału. Dlaczego? Wtedy akurat Polska i Litwa ma jednego monarchę, Kazimierza Jagiellończyka. Ale Litwa jest wtedy zainteresowana sprawami wschodnimi, Żmud już odzyskała, walczy korona Królestwa Polskiego. Ale tu warto sobie przypomnieć, że stawką w tej walce jest nowa Unia, Unia z Prusami. Bo Prusy, Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie łączą się z koroną Królestwa Polskiego nie na zasadzie podboju, nie na zasadzie zwycięstwa militarnego Polski, tylko na zasadzie dobrowolnej Unii. Przypomnę, że na samym początku tej wojny przychodzą przedstawiciele stanów pruskich do króla Kazimierza Jagiellończyka na Wawel i składają mu hołd, oddając mu ziemię pruską pod władzę, ale na zasadzie dobrowolnej umowy i na zasadzie pewnej autonomii. Tylko dzięki utrzymaniu tej autonomii, czasem o tym zapominamy, myślimy, że była tylko Unia Polsko-Litewska. Nie, była też Unia Polsko-Pruska, polegająca nie na jakiejś Unii dynastycznej, tylko na tym, że Prusy zachowują po ich ostatecznym włączeniu do Królestwa Polskiego w 1466 roku swoją autonomię, bardzo daleko posuniętą, swoją radę, najpierw kilkunastoosobową, potem ona się przekształci w dwuizbową, to znaczy sejm, sejmiki i coś w rodzaju sejmu pruskiego. Swoją monetę mają Prusy i swoją autonomię gospodarczą. Tylko dzięki temu, dzięki tej dobrowolności i dzięki autonomii Prusy, Prusy Królewskie o tym mówię, z Gdańskiem będą tak wiernym elementem struktury państwa polskiego. Gdańsk będzie najwierniejszym obrońcą polskości w XVIII wieku, polskości w sensie politycznym. Gdańszczanie mogli mówić po niemiecku wtedy, ale byli najwierniejszymi obywatelami Rzeczpospolitej, gotowymi do upadłego bronić się przeciwko Rosjanom wtedy, w XVIII wieku, w 1733 na przykład roku. Dwa lata przecież Gdańsk był oblegany przez wojska rosyjskie, kiedy szlachta polska bez oporu kolaborowała z Rosją. Dlaczego? No dlatego, że Gdańsk korzystał na tym, że nikt mu nie zabrał jego praw, że to była Unia korzystna dla ziem pruskich. I w takiej właśnie korzystnej Unii dokonywała się stopniowa, tak jak na Litwie, polonizacja elit. Bojzenowie stawali się Barzyńskimi, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili akurat troszkę jestem zmęczony, więc mi inne przykłady nie przychodzą do głowy, ale wiele rodzin, pierwszych rodzin szlacheckich Rzeczpospolitej miało swoją niemiecką genezę w nazwie tych z Prus, spolonizowaną właśnie w toku takiej dobrowolnej Unii, która się rozwija po 1466 roku, po wojnie trzynastoletniej. W stosunkach z Litwą sytuacja stała się niebezpieczna pod koniec wieku XV. Doszło do zerwania Unii, formalnego. Nie faktycznego, ale formalnego. Bo po śmierci Kazimierza Jagiellończyka jest osobny wielki książę na Litwie, to jest Aleksander, i osobny król w Polsce, Jan Olbracht. To są bracia. Współpracują dobrze, ale formalnie Litwa ma osobnego wielkiego księcia, osobny jest król w Polsce. Po
śmierci Jana Olbrachta, kiedy Aleksander obejmuje tron w Polsce, zostaje zawarta nowa unia w Mielniku. Unia, która o tyle jest ważna, że podkreśla, iż jednoczy ona nie dwa państwa, ale tworzy jeden lud. Zostaje użyte słowo populus. Jeden lud się tworzy w wyniku połączenia Polski i Litwy. A co jest motywem do podtrzymania tego połączenia, skoro już nie ma faktycznego zagrożenia krzyżackiego, a w każdym razie jest marginalne? Oczywiście jest nim nowe wielkie niebezpieczeństwo. Moskwa. Od 1492 roku Moskwa rozpoczyna swoją strategiczną ofensywę, która trwać będzie, no można powiedzieć, do dzisiaj. Ale wtedy, w ciągu zaledwie 40 lat, Moskwa przeprowadziła 5 wojen przeciwko Litwie, mówię od 1492 do 1437 roku, w czasie których zabrała Litwie 1/3 terytorium. To nie jest mało. Oczywiście taka sytuacja czemu sprzyja? No, szukaniu oparcia w silniejszym. Litwa, która mogła w połowie XV wieku za Kazimierza Jagiellończyka prowadzić swoje życie, separować się trochę od Polski, a walczcie tam sobie z krzyżakami, to już nie nasze zmartwienie. W momencie, kiedy znalazła się pod systematycznymi uderzeniami moskiewskiego topora, musi udać się w objęcia Polski. I to jest powodem, dla którego Litwa akceptuje nową, najbardziej pogłębioną formułę Unii. Kiedy nowa wojna, rozpoczęta tym razem przez Iwana Groźnego w 1564 roku, stawia istnienie Litwy pod znakiem zapytania. No bo Iwan IV mówi, musimy zlikwidować Litwę, to wszystko jest nasze, to jest ruskie, to musi być moskiewskie. Jego siła zbrojna jest imponująca, zajmuje Inflanty. To jest moment, kiedy Zygmunt August, wiedząc, że już się następcy tronu nie doczeka, że nie będzie przedłużenia dynastii jagiellońskiej, staje na wyżynach swojego talentu, swoich zdolności, wyżynach współpracy z elitami politycznymi polskimi, najdojrzalszymi może w całej historii Polski wtedy właśnie, i dochodzi do zaakceptowania programu nowej Unii Realnej, Unii, którą znamy pod nazwą Lubelskiej w 1569 roku. Zygmunt August korzysta jednak na Litwie z praw hospodara, wciąż właściciela ziemi przynajmniej, jeśli nie jest już właścicielem ludzi, to jest właścicielem ziemi. I dlatego, żeby skruszyć opozycję możnych litewskich, jednym aktem swojej woli przekazuje całą Ukrainę koronie Królestwa Polskiego. Nie tylko sporny Wołyń, o co spory toczyły się przez cały czas, aż do 1569 roku, nie tylko Podlasie, które ostatecznie właśnie Zygmunt August przekazał koronie Królestwa Polskiego, ale całą Ukrainę z Kijowem. Reszta, czyli dzisiejsza Litwa i Białoruś, zostaje wydzielona jako Wielkie Księstwo Litewskie, ale zostaje zabezpieczona w swoich prawach. To znaczy ma osobne wojsko, osobną kancelarię, czyli osobne urzędy, osobną także dyplomację do pewnego stopnia. Ale to, co łączy Polskę i Litwę, to wspólny Sejm i Senat. A więc wspólna reprezentacja społeczna. Już dojrzały oba społeczeństwa do tego, by znaleźć się mniej więcej na jednym poziomie zrozumienia politycznej wolności. To, co zabezpiecza prawa litewskie jako słabszego, mniejszego partnera w tej relacji, to jest prawo weta. Czasem tego nie rozumiemy, ale weto miało fundamentalne znaczenie dla Litwy. No bo posłów z Polski było więcej na Sejmie niż posłów z Litwy. W takim razie Litwin mógł się czuć bezpieczniej, bo jeśli Polacy go przegłosowali większościowo, zawsze mógł sięgnąć do tej broni atomowej, jak to się dzisiaj mówi, w stosunkach wewnątrzpolitycznych, czyli do weta. To był bardzo roztropny środek zabezpieczenia słabszego. I dlatego w Unii Europejskiej do niedawna dużo mocniej zagwarantowane było prawo weta indywidualnego kraju. Nawet jeśli to był mały kraj, to utrudnia procedowanie, to utrudnia funkcjonowanie związku, ale zabezpiecza mniejszych i słabszych. Staje się zmorą i przekleństwem,
kiedy wetem może zarządzać, manipulować ktoś z zewnątrz. Tak jak stanie się w Unii Polsko-Litewskiej, w Rzeczpospolitej, bo już tak ona się będzie nazywała w wieku XVII i XVIII. I to jest także doświadczenie, które warto porównać między Unią Polsko-Litewską a Unią Europejską. I o tym już na sam koniec parę słów tylko. Przypomnę tylko może, że Unia Lubelska w odróżnieniu od wszystkich poprzednich Unii została spisana już w języku polskim. I to coś mówi. Już nie łacina, nie język ruski dla Litwinów, ale język polski jest wspólnym, obowiązującym językiem. I to rozumiemy z dzisiejszej perspektywy, część pretensji Litwinów. To się stało dobrowolnie, nie było żadnego przymusu. Język polski po prostu wyprzedził w rozwoju język litewski, który nie rozwinął się pod ciężarem wpływów ruskich oczywiście wcześniej. Brzmi ten kluczowy fragment Unii Lubelskiej tak, iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, a jedna, a wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. A więc tworzymy już z dwóch państw i narodów jeden lud. To, co było w Unii Mielnickiej oddane łacińskim słowem populus, tu już po polsku jest nazwane jeden lud. Jeden lud polityczny oczywiście, czyli jedna szlachta, to jest to spoiwo. I tu napotykamy na następny element trudny w tym doświadczeniu Unii. Łączy się i akceptuje tę Unię elita szlachecka, ona korzysta z niej. Gdzie są chłopi? Ich oczywiście nie ma, bo ich nikt o zdanie nie pytał, ani też oni żadnego zdania nie mieli wtedy. Problem stanie się czytelny w wieku XVII, kiedy chłopi ukraińscy pod wodzą szlachty ukraińskiej, kozactwa, tych, którzy chcieli być szlachtą, zbuntują się. Upomną się o swoje prawo. Upomną się, a Rzeczpospolita, Unia nie będzie umiała tego problemu rozwiązać. Dlaczego? Między innymi dlatego, że była potężna siła zewnętrzna, która chciała ten wewnętrzny problem Unii wykorzystać. Była nią oczywiście prawosławna Moskwa, która pod hasłem obrony prawosławia chciała zniszczyć Unię Polsko-Litewską. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy dziś zastanawiamy się nad integracją muzułmanów w Europie, musimy brać pod uwagę to, czy istnieją siły zewnętrzne, które jeśli nie teraz, to w przyszłości będą mogły wykorzystać hasło obrony tożsamości religijnej do rozsadzenia tej Unii, którą chcą siły polityczne Unią kierujące utrzymać na zasadzie rozpuszczenia wszelkich tożsamości, ale akurat tożsamość islamska najbardziej opornie się temu procesowi poddaje. Czy kiedyś Turcja, Iran, po epoce wojen religijnych, bo teraz jakby islam jest w epoce wojen religijnych, troszkę jak chrześcijaństwo w wieku XVII, szyici z sunnitami zwalczają się namiętnie i na tym koncentrują swoją energię, ale czy możemy wykluczyć, że za 10, 50, 30 lat wyłoni się z tej walki mocarstwo zdolne organizować, nie na zasadzie takiej jak w tej chwili ISIS, gdzie jest to partyzantka, groźna oczywiście, zdolna do terroryzmu, ale niezdolna do likwidacji całych państw. Czy nie powtórzy się ta sytuacja, która miała miejsce z prawosławnymi w Polsce, zmotywowanymi nie tylko tożsamością religijną, ale problemem społecznym, chłopskim, tak jest, i kulturowym, odrębności kulturowej prawosławnych Rusinów do buntu rozsadzającego Rzeczpospolitą. Powstaje pytanie o granice Unii. Czy Unia wszystko może wchłonąć? Elity szlacheckie Rzeczpospolitej w końcu XVI wieku były tak nasycone entuzjazmem z sukcesu Unią z Litwą, no bo to był sukces niewątpliwy, oczywisty w czasie Unii Lubelskiej, że zaczęły rozważać możliwość Unii z Moskwą. Pojawią się poselstwa wysyłane do Moskwy w momencie wygaśnięcia dynastii Rurykowiczów, wygasania, a potem wygaśnięcia. Dwa wielkie poselstwa w 1589 i 1600 roku do Moskwy idą z propozycją: zawrzyjmy Unię.
i z, że tak powiem, towarzyszącą temu argumentacją wśród polskich nadawców tego komunikatu, przecież my potrafimy i was wchłonąć naszą kulturą polityczną, naszą wolnością. Skoro bojarzy litewscy przemienili się w obywateli Rzeczpospolitej, to i bojarzy moskiewscy do tego dojdą. Próbą tego stanie się oczywiście umowa Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi w 1610 roku zawarta, która wprowadziła wojska polskie na Kreml. Ale próba to była nieudana. Unia przegrała projekt Unii opartej na wolności w starciu z tożsamością polityczno-kulturową, religijną, która nie akceptowała tego modelu kulturowej wolności, jaki w Polsce się rozwinął. Trzeba przyjąć do wiadomości tę lekcję polskiej Unii, Unii polsko-litewskiej, polsko-litewsko-pruskiej, polsko-litewsko-ruskiej w znaczeniu Rusi, Białorusi i Ukrainy, że jest gdzieś granica Unii i jeśli się ją przekroczy, można wstąpić w otchłań upadku Unii. Trzeba także uważać na to doświadczenie, które wiąże się z wyłączonymi z Unii. W XVIII-XVII wieku ten problem dopiero zaczyna się pojawiać po kwestii ukraińskiej. Problem, jak włączyć chłopów. On wybuchnie z całą siłą, kiedy już Rzeczpospolitej nie będzie, kiedy Unia zostanie rozebrana przez jej wrogów. Ale problem pozostanie. Problem związany z tymi, którzy w Unii nie uczestniczyli, a ich tożsamość oparta była na kulturze przedliterackiej, która przechowała, można tak powiedzieć, ślady tej tożsamości przedunijnej, a więc w przypadku Litwinów opartej na języku ludowym, litewskim, w przypadku Rusinów opartych na języku ludowym, ukraińskim, białoruskim, który w toku Unii został zastąpiony wśród elit językiem elit kulturalnych, czyli językiem polskim. To jest problem zderzenia tożsamości tworzącej się odgórnie, nawet jeśli bez nacisku, bez przymusu, z tożsamością przechowaną oddolnie, która wcale przez to nie jest słabsza czy mniej ważna. Kiedy z tą tożsamością wiążą się już prawa polityczne, a tak się staje z chłopami pod koniec XIX wieku, walka o te prawa, nieuchronnie toruje się drogę problemowi zderzenia nowego chłopskiego nacjonalizmu, nie mówię tego w sensie pejoratywnym, tylko opisowym, z tradycją Unii, która stawała ponad tymi partykularyzmami tożsamości chłopskich w jednym wspólnym ideale wolnościowym. Nie wszyscy nie w równym czasie i niejednakowo do niego dojrzewają. To jest także wielki problem, a problem robi się bez porównania większy, kiedy ktoś próbuje to, co Unia Polsko-Litewska osiągnęła przez 200 pierwszych lat istnienia, zrobić przymusem, zrobić przyspieszonym kursem, krótkim kursem, nie chcę powiedzieć WKPB, ale krótkim kursem od narodów do postnarodowej Brukseli osiągnąć w 10-15 lat w odniesieniu nie do chłopskich, niepiśmiennych wspólnot, ale do wspólnot, z których wiele ma, tak jak Polska, tysiącletnią albo starszą jeszcze jak Anglia tradycję i których tożsamości tak głęboko oparte w kulturze indywidualnej narodowej miałyby być zakwestionowane przez ten postnarodowy projekt. Polska Unia nie jest tu oczywiście, jeszcze raz to podkreślę, tym samym, co odgórny, brutalnie, szybko narzucany i to narzucany starym, niezwykle dojrzałym i ufundowanym w bardzo rozbudowanej kulturze wspólnotom narodowym projekt Unii Europejskiej. Ale pewnego rodzaju memento, jakie jest związane z buntem oddolnym przeciwko Unii Polskiej w XIX wieku, buntem ukraińskim, litewskim, białoruskim do pewnego stopnia i polskim, tak jest, bo przecież narodowa demokracja była buntem przeciwko Unii Polsko-Litewskiej. Nie chcemy z Litwinami. Tylko albo są Polakami i są z nami, albo nie chcemy być z nimi razem, bo możemy czuć się u siebie tylko wtedy, kiedy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy Polakami w rozumieniu Romana Dmowskiego.
to wypowiedzenie Unii przez nowoczesne narody, jakie kształtują się w wieku XX, jest także jednym, powiedziałbym, ze znaków zapytania, które do tej wspaniałej lekcji, jaką zostawia nam historia, piękna, optymistyczna pod wieloma innymi względami, historia Unii Polsko-Litewskiej, trzeba postawić, by być uczciwym wobec tej historii i umieć postawić pytania rzeczywistości współczesnej. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo.